Co zobaczyć na internecie? Zejść na przykład na Bali. Ale na Koreę. No to wiadomo, że nie. Nie, tylko te to. Dopuścić transkrypcję. A może. No nie, jasne, ale w tym wypadku wszyscy, którzy posługują się językiem, liternictwem. Tak jest. Można sobie ułożyć. To jest napisane. Ułóż czarny kwadrat na biały tle. Ułóż. Wykrzyknij pan. Układaj. Nie, to za dużo roboty. Dam już za czołem. Ja to bym dopasował do tego. Pasuj. Proszę przeczytać instrukcję obsługi. No więc proszę się nie wypowiadać przed przeczytaniem. Umiejętność czytania. Ułóż czarny kwadrat na białym tle. Fantastycznie. To proszę pani. Dziękuję. To jest obowiązek. Zwłaszcza jak. Jeśli chodzi o sztukę współczesną, można się spodziewać wszystkiego, czy rzeczywiście wyzwanie. Jak by pan to interpretował? Nie dotykać. Nie dotykać. A ja pójdę w drugą stronę. Będę
widzę, że mamy wielki brat czuwa. Zapraszam autora tutaj obok mnie. Musimy się tak ustawić, żeby operator kamery miał odpowiednie światło. Zapraszam również tych, którzy są na korytarzu. Minęła godzina 13.13, jak ustaliliśmy, 13 w piątek. Dzień nietypowy, miejmy nadzieję, że w dawny stanął mniejszy, szeroki na tym świecie. Na razie jest ona udostępniona za pomocą streamingu. Wczoraj sieci internetowej w świecie można oglądać siebie i wszystkich tych, którzy tutaj jesteśmy i którzy biorą udział w tym spotkaniu. Proszę Państwa, przedstawiam pana Józefa Żuk-Piwkowskiego. Trudno mi o nim mówić, dlatego że znamy się już naprawdę parę lat i można powiedzieć, że do niego przyjaźni, mimo że w wielu sprawach nasze poglądy nie są zbieżne, szczególnie ja jestem zdystansowany do ciepłego używania internetu i tego typu urządzeń, dlatego że on jest dotajony do tego. To zresztą widać w tej wystawie. Powiem tylko historycznie, że zrealizowaliśmy wspólnie parę wspaniałych działań, zarówno na terenie elektrowni i koniec zwycięstwa, które potem elektrownia